wszystkim. Dzisiaj niedziela. My jedziemy właśnie na morsowanie, a szczęściarz sprząta w domu razem z Kajetanem. Nadszedł ten dzień. Na zewnątrz jest aktualnie -1. Jestem trochę zestresowana, podekscytowana. Jedziemy chwilę później, jest po 12, dlatego że wolałam nie mieć zbyt dużej publiczności podczas pierwszego wejścia. Prawie zero jest. -0.5 pokazuje tutaj. Wcześniej pokazywało -2, a na telefonie mi pokazuje -1. To średnio wychodzi -1 w dalszym ciągu. To było komiczne w zeszłym tygodniu. Już nawet w pewnym momencie zaczęłam denerwować, bo naprawdę prawie godzinę czekaliśmy, żeby wjechać taką dróżką leśną nad jezioro, bo cały czas ludzie wyjeżdżali. Był taki lód, że my musieliśmy się schować, żeby ludzie mogli wyjechać. Daniel wyszedł pomagać wszystkim po kolei, pchać, wyciągać z rowów. Ludzie sobie nie mogli radzić, zamiast powoli jechać. Dawali gazu. Mogę wtrącić? Tak, proszę. Tutaj mój apel, że jeżeli jest droga oblodzona, to nie wciskamy, nie wrzucamy jedynki i gaz do dechy, tylko dwójeczkę i spokojnie, powoli, bo naprawdę byłem w szoku, że nie wiem, co drugi kierowca jedynka, gaz i nie mógł ruszyć. I się dziwił, że w ogóle nic się za tym nie dzieje. Więc polecam ruszać z dwójki w takim razie. Tak, dokładnie. Daniel mówi, że mam nie myśleć o tym, że po prostu mam wejść i tyle. Zresztą każdy mors tak mówi, bardziej doświadczony, albo po prostu, który ma już ten pierwszy raz ze sobą. I zgadzam się z tym, myślę, że to jest faktycznie prawda, ale jednak mimo wszystko nie potrafię tego myślenia wyłączyć i cały czas zastanawiam, czy to zrobię, czy nie. Robisz. Jesteśmy już na miejscu. Spodziewaliśmy się, że będzie pusto. A tutaj jesteśmy zaskoczeni. Okazało się, że nie tylko my mamy takie podejście. Inni ludzie też postanowili później przyjechać na morsowanie. Miało nie być wydownie, jednak jakaś będzie. No? Nie mam strachu. Hej, wyskakuj. Powiem wam, że uczucie jest... Nie potrafię tego opisać, po prostu nie potrafię. Jestem tak sparaliżowana. Stop, praktycznie już nie czuję, że ja tylko kucie naokoło, jakby mi ktoś milion... O, ale nie mogę się ruszyć, jak ja wyjdę stąd. Ja nie ruszę nogami, ja się zostałam. Proponuję to swoim ciałem. To jest niesamowite. Nie wiem, jak to zrobiłam. Nie mam na to złotej recepty, po prostu trzeba biec i nie myśleć o niczym. Bardzo dobrze zrobiłaś, że szybko szłaś i się nie zatrzymywałaś. No bo inaczej bym cofnęła się od razu. Ja nie mogłem cię dogonić. Ja sama mówiłam do siebie, Damaris, jeżeli ty teraz zwolnisz tempo, to ty nie wejdziesz. Ja byłam tego pewna, więc musiałam po prostu wbrew sobie biec sprintem, jak tylko potrafiłam. A tam chodzą ludzie po lodzie w głąb jeziora i chyba łowią. A patrz, siłowy. Piękne. Jak? Właśnie nagrałam relację na Instagram. Wykąpałam się właśnie w jeziorze. I nie czuję stóp. Było to niesamowite przeżycie. Mega mnie to bolało. I powiem wam szczerze, że przed chwilą powiedziałam, że już tego nigdy w życiu nie zrobię. Ale powiem wam, że zaczynam odczuwać czucie. I podoba mi się to i nawet bym wyszła drugi raz. Ej, serio bym teraz wyszła drugi raz.
Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Naprawdę, ten napływ endorfin to jest coś nieziemskiego. I to, co piszą, żeby to robić, ponieważ naprawdę człowiek czuje się po tym rewelacyjnie, to jest święta prawda, właśnie tego przed chwilą doświadczyłam. I każdemu polecam, bo naprawdę będziecie się czuć po tym genialnie i warto to zrobić. Warto przeżyć ten pierwszy ból, który naprawdę myślałam, że nie wytrzymam, ale trwa on tylko chwilę i potem czujecie się nieziemsko. Także naprawdę jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo zachęcam. O tak. Rano zrobiłam swój pilates. Mieszam sobie jogę z pilatesem, bo w pilatesie jest więcej ćwiczeń rozciągających kręgosłup i wzmacniających mięśnie, właśnie kręgosłupa, mięśnie brzucha. Więc sobie łączę tak, żeby mnie kręgosłup nie bolał. Daniel jest też wytrwały, od miesiąca ćwiczy, trenuje nieustannie, dzień w dzień. Do roboty nie ma wymówek, nie ma gadania, nie ma lenistwa, tylko ćwiczyć. Jeżeli my będziemy się dobrze czuć we własnym ciele, to będziemy szczęśliwsi, bardzo zadowoleni. A na 7:30 dzisiaj idziemy do sali ziemi w Poznaniu. Na co idziemy? Na stand-up! Na stand-up! Weszliśmy na chwilę do plaży, żeby kupić babci abonament. Pozdrawiamy babcia. I jesteśmy w szoku, bo jest tyle ludzi, że nie da się przejść. Nie wiem, czy nie mają co robić ludzie, żeby w niedzielę wszystko oblegać, restaurację. Wszystko, co się tylko da. Straszne to jest. Nie napadają, więc człowiek ucieka najszybciej jak tylko może. Nagle teleportacja jest, nie? Czyli jak cię gonią jakieś dresy, to po prostu... Pop, i nagle znajdujesz się pod domem i nie wiesz, jak to się stało. Ja to nazywam teleportacją. No i tak było też, że te dresy zawsze były odważne, jak byli w jakiejś grupie. A kiedy sam taki dresik szedł, to on w ogóle nikogo nie zaczepiał i w ogóle był taki spokojny, miły i tak dalej, nie? Więc towarzystwo też nie daje pewności siebie. Oglądamy konferencję motywującą. Zawsze każda motywacja jest dobra, więc dlaczego nie? Zobaczymy, co to jest to wyzwanie 90 dni i zobaczymy, co ciekawego ten Krzysztof Królan powie. Ale niestety nie będziemy mogli uczestniczyć w całości, ponieważ to będzie trwało minimum 3 godziny. Sam powiedział, że jest na konferencji aktualnie 1000 osób, więc może to potrwać jeszcze dłużej, a my na 19:30 jesteśmy umówieni na stand-up na targi, więc będziemy musieli za godzinę już kończyć i jechać. Jesteśmy właśnie w sali ziemi, czekamy na Michała. Niestety przyjdzie sam, ponieważ Monia się rozchorowała. Jestem bardzo z tego powodu przykra i nie będzie jej z nami na stand-upie. Gorąco ją pozdrawiamy. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia. Mamy nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia. W sumie zaraz za 10 minut wszystko się zacznie, więc zaraz kierujemy się do góry i damy znać, jak było później. Mam nadzieję, że będzie super. Jesteśmy już na miejscu, siedzimy w czwartym rzędzie. Niestety nie udało nam się zdobyć biletów na pierwszy rząd. Chociaż Michał bardzo o to zabiegał i odpowiednio wcześnie bilety kupił, ale niestety już było za późno. Bardzo duży popyt był na te bilety. Były bardzo szybko wyprzedane. Ludzie się pytali, kto ma odsprzedać. Nie wraca z pracy w nocy, bo kiedy? Kot siedzi rozrywany na kanapie. Ponapoczynane whiskesy, wszystko jedzone z tego tłuszczu, pilot z kanapa. Kot ogląda Animal Planet i wali sobie konia. Prawdopodobnie to tylko mężczyźni tak używają tego określenia penisa.
czegoś tak dużego jak klon. Koty pewnie nie są takie, pewnie wali sobie psa, czy tam jakiegoś jaszczura, coś tam sobie wali. I Kaczyński się tłumaczy coś tam, że musiałem późno wrócić, bo komuniści, złodzieje, wiatrak, coś. A kot tylko wyciąga łapkę i mówi, mów do łapy. I Kaczyński już wie, że śpi na wycieraczce. Ale on kiedyś nie był taki. Oglądałem film z nim i z jego bratem. Tym bratem, który jest teraz z Wawelu, jak kasztanki tiki taki malowy. Jesteśmy już w domu, jesteśmy po stand-upie, było świetnie, super, super, super świetnie. Chyba dużo razy dzisiaj tego słowa użyłam. Polecamy wszystkim, taka gala się odbywa tylko raz w roku niestety, więc następny raz będzie okazja za rok, ale wszystkim polecamy, bo naprawdę świetna zabawa. Wszystko dzięki Michałowi i jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie, za polecenie. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz dzisiejszy dzień. Jeśli tak, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Za wszystkie miłe słowa dziękujemy, za wszystkie słowa krytyki również, bo to na pewno jest motywujące zawsze. I dobranoc.